Bo co mi z tego udawania? Co mi z tego poczucia obowiązku? Co mi z tego przymuszania się do czegoś? Ten czas mija, mija i ucieka. I ten czas się już nie powtórzy. Dębem. Pamiętasz? Na jednym z naszych spotkań mówiliśmy o energii dębu. Dęby są bardzo silne, bardzo wytrzymałe. Dęby to takie drzewa, które wytrzymują w najtrudniejszych warunkach, które stoją z poczucia obowiązku, w najgorszych energiach, krzyżówkach negatywnych linii energetycznych, źródeł wodnych, promieniowania negatywnego, radioaktywnego. Dąb stoi z poczucia obowiązku, wytrwale na swoim miejscu. Czy może jesteś taką osobą, która robi coś z poczucia obowiązku, że tak trzeba, że tylko tak coś można zrobić, że muszę to zrobić, muszę się zmusić do czegoś, mus i przymus? Czy jesteś może osobą, która nie zdaje sobie z tego sprawy, ale stale cierpi na skurcze, skurcze żołądka, skurcze serca, skurcze mięśni, skurcze stawów? Oznacza to, że jesteś takim dębem, że gdzieś w jakiejś dziedzinie twojego życia stoisz wytrwale z poczucia obowiązku, z przekonaniem, że tak musisz, bo inni tego oczekują, że tak trzeba, że to jest konieczne. Ale w rzeczywistości, w głębi twojego serca wiesz, że jest to niezgodne z tobą. Popatrz na twoje życie właśnie z takim dystansem. Tak jakby nagle wyjechać do obcego kraju i popatrzeć na twoje królestwo z takiej właśnie odległości. Popatrzeć na twoje życie z dystansem i wyszukać te wszystkie iluzje, te wszystkie dziedziny, te wszystkie sfery twojego życia, gdzie oszukujesz siebie lub oszukujesz innych, ponieważ grasz kogoś innego niż naprawdę jesteś. Często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że gramy jakąś rolę, bo chcemy być w czymś najlepsi, chcemy, by inni nas kochali, akceptowali i wydaje nam się, że będą to robić tylko, jeżeli będziemy zachowywać się tak i tak i tak. I z tego poczucia obowiązku robimy to, robimy tamto, na co w głębi serca wcale nie mamy ochoty. I w rzeczywistości wydaje nam się, że robimy coś dobrego, bo nie chcemy innych rozczarować. Nie chcemy innych w jakiś sposób pokazać im, kim naprawdę jesteśmy, bo boimy się, że nas odrzucą lub że będzie. Będzie im smutno. Jak często zachowujemy się w ten sposób w naszych domach, z naszymi partnerami, partnerkami, względem naszych dzieci, względem naszych rodziców, względem naszej rodziny, względem naszych przyjaciół, naszych znajomych, czy zupełnie obcych ludzi? Jak często tworzymy jakiś sztuczny obraz naszej osoby, który jest zupełną iluzją, jest niezgodny z tym, kim naprawdę jesteś. Nadszedł czas, aby wyszukać wszystkie te momenty, mieć takie aktywne zmysły, wyostrzone zmysły, zwrócić uwagę na to, co mówisz, co myślisz. Czy te słowa, które mówisz do innych, czy one są prawdziwe, czy też są takie z poczucia obowiązku? No, z poczucia obowiązku muszę zadzwonić, zapytać, co słychać. Z poczucia obowiązku muszę iść na to spotkanie. Z poczucia obowiązku muszę zrobić to czy tamto. Każde takie z poczucia obowiązku jest zdradą twojej duszy.
każda taka czynność z poczucia obowiązku, by inni nas kochali, akceptowali, udajemy kogoś innego niż naprawdę jesteśmy, by tych osób nie rozczarować. Każde takie zachowanie osłabia cię, osłabia twoją siłę i twoją moc. I prędzej czy później pojawią się te skurcze, te bóle, te dolegliwości w twoim ciele. Bo twoje ciało reaguje od razu. Ono jest takie delikatne, takie subtelne, takie wrażliwe, że zawsze, gdy się do czegoś zmuszasz, przymuszasz lub coś udajesz, to prędzej czy później twoje ciało da ci sygnał alarmowy. Nie tędy droga. Siła wyższa wysłała cię tutaj i teraz, w tym ciele, z tymi talentami, z tymi wadami, z tymi zaletami, by coś zrobić, czegoś doświadczyć, iść zgodnie z twoim sercem, wypełnić twoje powołanie, do czego siła wyższa cię powołała, wypełnić twoją misję. A to jest możliwe tylko i wyłącznie, gdy idziesz zgodnie z prawdą twojego serca. I nadszedł więc czas, aby rozczarować wszystkich innych, jeżeli mają obraz twojej osoby, który jest niezgodny z prawdą, i by rozczarować nas samych. Urok, czar, wysłana energia, wysłany jakiś obraz, który staje się rzeczywistością. Nadszedł czas, aby uwolnić się od tego czaru, rozczarować siebie i stać się naprawdę sobą. Popatrzeć w lustro i powiedzieć: każdego dnia idę zgodnie z drogą mojego serca. Dbam przede wszystkim o siebie, by mieć pełnię siły i pełnię mocy, bo wtedy mogę również pomagać innym istotom. Idę zgodnie z drogą mojego serca, bo wiem, że tylko w ten sposób mogę zrealizować moje powołanie, czyli cel mojego życia. Idę zgodnie z drogą mojego serca i jestem zgodnie z prawdą. Jestem w pełni prawdy. Jestem prawdziwą istotą, a nie kimś sztucznym. Nie stwarzam iluzji, nie udaję kogoś innego. Tylko jestem sobą. Rozczarowuję wszystkie inne osoby i pokazuję im, kim naprawdę jestem. Jeżeli te osoby są w tej samej wibracji, co moja, jeżeli te osoby chcą dla mnie, dla mnie wszystkiego, co najlepsze, to zaakceptują tą prawdę i będą szczęśliwe, że mają teraz prawdziwy obraz, że wiedzą, kim jestem. Bo co mi z tego udawania? Co mi z tego poczucia obowiązku? Co mi z tego przymuszania się do czegoś? Ten czas mija, mija i ucieka. I ten czas się już nie powtórzy. Jeżeli codziennie robię coś z obowiązku, z przymusu, wmawiam sobie, że jest to dla mnie dobre, mimo że wiem, że nie jest to dla mnie dobre, to tracę każdy kolejny dzień i kolejny i kolejny. A te dni są ograniczone. Zastanów się, jakie masz z tego korzyści. Czy są w ogóle jakiekolwiek korzyści z tego udawania, czarowania innych, że jestem najlepszy, jestem najlepsza, jestem najpiękniejszy, jestem najpiękniejsza, jestem mistrzem w tym i w tamtym, gdzie w rzeczywistości wiesz, że jest zupełnie inaczej.